zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Łuczu. I dzisiaj chcemy wam pokazać grę Marvel Dice Throne, którą w Polsce wydało Lucky Duck Games Polska. Tak, pokażemy wam boxa 1, bo zagramy dzisiaj Torem na Lokiego. Teraz będzie szybkie przedstawienie zasad, ale co jest lepsze niż Marvel Dice Throne? Dwa Marvele Dice Throne, więc mamy też oczywiście boxa drugiego z kolejnymi czterema postaciami. O tym sobie będziemy oczywiście wspominać w podsumowaniu, bo już wszystkie te postacie, no, pograliśmy, więc mamy troszeczkę skalę porównawczą. Tutaj też na czacie naszym się dzisiaj fajnie widzowie wypowiadają, którzy też już w Marvel Dice Throne mieli okazję zagrać. W jaki sposób gramy w Marvel Dice Throne? Ci, którzy grali w Dice Throne już wcześniej, no to tutaj tak naprawdę zasady nie zmieniają się. Natomiast ci, którzy jeszcze nie grali w Dice Throne, każdy z graczy dysponuje swoją planszą bohatera, na której ma po prostu różne zdolności. Ma też taką planszetkę pomocniczą, która pokazuje jakieś jego specjalne efekty. W tym momencie jakieś dodatkowe żetony czy Thor ma tutaj towarzysza w postaci Mjolnir. Dodatkowo każdy z graczy otrzymuje oczywiście zestaw tych żetonów. Otrzymuje 5 kosteczek z różnymi symbolami na ściankach. Rozkład tych symboli jest pokazany na tej naszej planszy informacyjnej. Licznik zdrowia w takim tradycyjnym pojedynku 1 na 1 ustawiamy go na wartości 50 i to jest nasze życie. Jeżeli życie jakiegoś gracza spadnie do zera, to w tym momencie jest on wyeliminowany i tym samym jego przeciwnik wygrywa grę, chyba żeby po prostu razem zginęli, to wtedy nikt nie wygrywa. No i mamy też drugi licznik, który pokazuje nam punkty walki. Punkty walki ustawiamy na początku gry na wartości 2 i jest to tak naprawdę taka nasza waluta, którą będziemy opłacali karty, które będziemy mogli zagrywać w trakcie gry. Jeżeli chodzi o karty, to każdy bohater ma talię 30 kart, którymi właśnie będzie grał. Na początku karty musimy potasować i na starcie gry każdy z graczy zaczyna z 4 kartami w ręce. Jeżeli karty się skończą, to w tym momencie bierzemy stos kart odrzuconych, tasujemy go i tworzymy z niego nową talię, z której będziemy dobierać karty. No i teraz w jaki sposób gramy? Gra toczy się na przemian, gracze wykonują swoje rundy właśnie do momentu, aż któryś bohater nie straci całego zdrowia. W swojej turze bohater wykonuje szereg faz poszczególnych kroków. Najpierw mamy fazę utrzymania, czyli tak naprawdę sprawdzamy wszystkie efekty, które się pojawiają w grze, które właśnie działają w tej fazie utrzymania. Będzie to oczywiście konkretnie opisane na poszczególnych kartach czy żetonach. Następnie mamy fazę dochodu. W pierwszej turze pierwszego gracza ten gracz pomija fazę dochodu, natomiast w każdej pozostałej rundzie już ta faza dochodu jest rozpatrywana i wtedy po prostu otrzymujemy jeden punkt walki oraz dobieramy jedną kartę do swojej ręki. Następnie mamy fazę główną. W fazie głównej będziemy mogli zagrywać karty ze swojej ręki, opłacając ich koszt, ale będziemy mogli też zawsze odrzucić jakąś kartę z ręki, a tym samym dotrzymać jeden punkt walki. Jeżeli już wspominamy tutaj o kartach, to od razu sobie przejdziemy na taki nasz podgląd i pokażemy wam, z jakimi kartami będziemy mieli do czynienia w grze. Te karty występują w różnych kolorach i pokazują nam troszeczkę różne rzeczy. Tutaj się jeszcze czerwony nie zmieścił, ale anatomia karty jest bardzo prosta. Mamy tak naprawdę nazwę tej karty, jakiś tam efekt na dole, natomiast z lewej strony mamy oznaczenie właśnie, ile punktów walki jest potrzebnych, aby właśnie tę kartę wprowadzić w życie. Mamy oznaczenie, kiedy możemy zagrywać daną kartę. Przykładowo, no właśnie tutaj w fazie głównej, czyli ta niebieska literka G, mamy ewentualnie oznaczenie fazy rzutu albo karty, które działają natychmiastowo z takim właśnie czerwonym wykrzyknikiem. Jeżeli chodzi o te karty, to dzielą się tak naprawdę na dwa rodzaje. Mamy karty akcji, czyli te, które tutaj widzicie i je właśnie zagrywamy w odpowiednich warunkach, w odpowiednim czasie gry i tak naprawdę po wprowadzeniu efektu tej karty odrzucamy ją na stos kart odrzuconych. Natomiast mamy też karty ulepszeń i to są karty, które odpowiadają swoją nazwą naszych zdolności, które mamy na naszej
karcie, tak, bohatera. I teraz, jeżeli mam przykładowo kartę uderzenie młotem, mogę zagrać ją właśnie tylko i wyłącznie na moją zdolność uderzenia młotem, dzięki czemu ta zdolność będzie silniejsza, tak? W taki sposób będą one zagrywane. Jeżeli chodzi o zdolności, mamy też je w różnych kolorach. Mamy białe karty zdolności, które po prostu są zdolnościami ataku, zielone, które są zdolnościami obrony i jeżeli jakiś bohater dysponuje zdolnościami pasywnymi, to są one w kolorze fioletowym. Dobra, to przejdźmy sobie w takim razie z powrotem do naszej głównej kamery. W taki sposób wygląda faza główna, czyli będę mógł po prostu te karty zagrywać i odrzucać karty z ręki, aby otrzymywać punkty walki. Dobra, później przechodzimy do fazy ataku. I ta faza ataku tak naprawdę ma też kilka swoich faz. Mianowicie, najpierw jest faza rzutu ofensywnego i w fazie rzutu ofensywnego, przyjmijmy, że ja tutaj jako Thor będę atakował Lokiego, po prostu rzucam pięcioma kosteczkami i mam do trzech rzutów, tak? Czyli jak pierwszy raz rzuciłem, mogę teraz zebrać dowolną ilość kostek i po prostu przerzucić nimi, mogę tak zrobić trzy razy w sumie, tak? Po trzecim rzucie, no to już tak naprawdę te symbole i wartości na kosteczkach zostają. Ważne jest to, że na kostkach oprócz wartości mamy symbole, albo w drugą stronę, oprócz symbolów mamy wartości. No i teraz w zależności od tego, jaki atak zdecyduje się po wykonaniu tych rzutów, jaki atak zdecyduje się uruchomić, tak? Muszę oczywiście mieć pasujące symbole. Mogą być to albo wprost pokazane symbole na mojej zdolności ofensywnej, albo mogą być to zdolności oznaczone wymogiem małego streeta albo dużego streeta. W wypadku Die Strona mały street to są po prostu cztery kolejno następujące po sobie wartości, tak? Już wtedy nie patrzę na symbole, a wartości kostek, a duży street to jest po prostu pięć kolejno następujących po sobie wartości, czyli od 1 do 5 albo od 2 do 6, tak? Mi tutaj udało się na przykład wyrzucić już w pierwszym rzucie 1, 2, 3, 4, 5, czyli właśnie tego dużego streeta, czyli ja tak naprawdę po tym moim pierwszym rzucie mógłbym stwierdzić, że ok, deklaruję, że będę atakował Lokiego piorunem, czyli mam dużego streeta, no i tak naprawdę wprowadzam efekt tego do gry, tak, do ataku. Następnie, jeżeli gralibyśmy w wariancie czteroosobowym albo jeszcze w innych wariantach na większą liczbę graczy, następuje faza rzutu na wyznaczenie celu, czyli rzucam kostką i w zależności od wartości na tej kostce po prostu atakuję konkretnego przeciwnika. O tym nie będziemy tutaj jak gdyby szerzej wspominać. No, tak się dzieje po prostu w grach na 4 lub więcej osób. Następnie mamy fazę rzutu obronnego, czyli w zależności od tego, jakie obrażenia zadaje. Jeżeli są takie zwykłe obrażenia oznaczone po prostu wartością w czarnym kółku, to w tym momencie mój przeciwnik ma możliwość rzutu ofensywnego. Wybiera wtedy jakąś zdolność ofensywną, w tym wypadku defensywną, przepraszam, w tym wypadku Loki ma tylko jedną taką zdolność, czyli przechylić szale. Ona pokazuje, że może wykonać rzut obronny tylko jedną kostką, no i w zależności od tego, co tam wyrzuci, taki efekt wprowadzi do gry, tak? Czyli przy takim symbolu po prostu bierze worek sztuczek, który jest specjalnym żetonem Lokiego i tyle, tak? I wszystkie te obrażenia tutaj wchodzą, nie udało się tak naprawdę żadnych obrażeń zmodyfikować czy tam spreventować Lokiemu. Ok, w każdej z tych faz rzutu każdy z graczy może też oczywiście zagrywać odpowiednie karty, zmieniając wartości sobie albo przeciwnikowi, może tutaj wprowadzać jakieś dodatkowe modyfikatory, może za pomocą żetonów zwiększać obrażenia, bronić się przed nimi, unikać ich i tak dalej, i tak dalej. No tutaj tak naprawdę jest bardzo dużo możliwości, których nie będziemy teraz szczegółowo opisywać, bo tak naprawdę każda postać ma swoje te zdolności inne, więc wyjdzie w gameplayu, w jaki sposób to wygląda. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, możecie śmiało też pytać w komentarzu, postaramy się na to wszystko odpowiedzieć. Kiedy już rozpatrzymy taki atak, czyli tak naprawdę obrażenia
po tych wszystkich modyfikatorach zostają już ustalone jako jakaś konkretna wartość, to oczywiście tę wartość musimy sobie na tym naszym liczniku zdrowia odjąć. Tak? Jeżeli pojawiają się jakieś zdolności, tutaj też taka uwaga, które leczą naszą postać, to ta wartość startowa, którą mamy, może być przekroczona maksymalnie o 10, tak? Czyli w przypadku tej gry 1 na 1 możemy maksymalnie uleczyć się do wartości 60. Idąc tutaj już za ciosem, jeżeli chodzi o punkty walki, mamy limit 15 punktów walki, więcej punktów walki zdobyć nie możemy. Ok, po tym jak rozpatrzyliśmy nasz atak, rozpatrzyliśmy fazę rzutu obronnego, mamy jeszcze jedną fazę główną, w trakcie której znowu możemy zagrywać karty, możemy odrzucać karty po to, żeby właśnie uzyskiwać punkty walki, a następnie na koniec mamy fazę odrzucenia kart i musimy obowiązkowo odrzucić karty w takiej ilości, żeby mieć 6 lub mniej na ręce na koniec swojej tury i też za każdą taką kartę, którą odrzucamy, po prostu otrzymujemy punkty walki. No i tyle. Przechodzimy do tury kolejnego gracza i gramy tak na zmianę do momentu, aż właśnie któryś z graczy pokona tego drugiego. Mhm. Czy to jest wszystko, jeśli chodzi o zasady? Wydaje mi się, że chyba nie ma tutaj nic więcej, jeśli chodzi o jakieś takie ogólne tematy. Bardzo serdecznie zachęcamy Was właśnie do obejrzenia naszego gameplaya i do obejrzenia naszej recenzji, w której też na pewno będziemy wspominać o tym, jakie możliwości mają poszczególne postacie, w jakich stylach się nimi gra, ponieważ każda postać jest tutaj indywidualna. Tak naprawdę te talie, którymi dysponujemy, są taliami odgórnie narzuconymi. Nie mamy tutaj możliwości, żeby sobie te talie jakoś tam modyfikować, budować, więc tutaj tak naprawdę no, każda postać ma swój styl walki i tak naprawdę te kombinacje też będą bardzo różne. Dobrze, to jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy już do kolejnego filmu właśnie z rozgrywką, a za ten film z zasadami bardzo serdecznie dziękujemy naszym patronom, dzięki którym możemy właśnie w takiej częstotliwości, w takiej jakości nasze materiały tworzyć. Są to Wspieracz Anonimowy, Rizor, Razem Mamy Wszystko, Misiu, Dorosły Osobnik, Zakazany Nick, Kawa, Gary, Śpiechu, Abba oraz Parasite. Możecie dołączyć do grona naszych patronów już od piątki miesięcznie. Bardzo serdecznie zachęcamy, bo to jest fajna ekipa. Mają dostęp do naszego Discorda, do takich tajnych kanałów, w których właśnie głosują nad różnymi rzeczami, które się u nas pojawiają, wybierają gry na transmisję i ogólnie jest tam bardzo, bardzo wesoło, także zachęcamy do tego, aby odwiedzać nasze pozostałe social media, nie tylko Discorda, ale też Facebooka. Zalajkujcie nas na Instagramie, na YouTubie, zostawcie suba, no i oczywiście na Twitchu. To już chyba tyle, no i za chwilkę widzimy się z naszymi widzami na Twitchu przy rozgrywce, a widzów na YouTubie zapraszamy do kolejnego filmu. Tak jest. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska. Hej, hej, hej. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.